Siemanko widzowie, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam, jak to jest od A do Z na komisji wojskowej, bo przeglądając internet to różne są opinie, nie do końca trafne, a ja w tym odcinku chcę wam powiedzieć, jak to naprawdę jest na tej komisji wojskowej, gdzie nam przydzielają grupę A, B, C lub nie wiadomo jaką, sam nie wiem dokładnie jaką ja dostanę. Zobaczymy, po to tam idę, żeby mi dali grupę. Ale co? Jutro jest poniedziałek i we wtorek mam komisję wojskową. Tak, 13 lutego mam swoją komisję wojskową. Pójdę tam do szkoły i będę wam nagrywał tyle, ile mogę z tego całego procesu. Tyle, ile dam radę. Także co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem. Oglądajcie. A, i ogólnie tak, dzisiaj mamy niedzielę, jutro mamy poniedziałek i we wtorek idę. Czyli jeszcze jutro wieczorem wezmę się ogolę na twarzy, ogolę się pod pachami, ogolę się na klatce piersiowej, żeby wiadomo, jak tam będę się rozbierał, żeby mnie przebadali, to żeby nie robić żadnej siary, tylko normalnie elegancko być zadbanym. No siema, siema, mamy tutaj dzisiaj 13 lutego. I co? Godzina 7.30, na 8 mam tam być. Idę, więc idę. Idę. Zobaczymy, co się okaże. Zobaczymy, ile będę mógł dla was nagrać. Czy w ogóle będę mógł coś na was nagrać. Jeśli tak, to zobaczycie. A jeśli nie, po prostu się odezwę po całym tym badaniu. Także zobaczymy, ile mi zejdzie. Zobaczymy w ogóle co i jak. Także stay tuned. No i co, słuchajcie, jestem po badaniu, mam tu swoją kartkę. Dostałem grupę A, tak, więc bardzo się cieszę. I co, i ogólnie zaraz będę w domu, to wszystko na chłodno wam powiem, co i jak, co trzeba przynieść i tak dalej, jak tam jest. Trochę udało mi się nagrać, trochę mi się udało nagrać tego, co tam, jak to wszystko było. Sorry za zamuły, ale samochód jechał. I co? I zaraz ochłonę i wam wszystko na spokojnie w domu powiem, co i jak to wyglądało. Tutaj taki piesio. A jeszcze ogólnie to jest godzina 10.00. Ja byłem tam o 7.40, także 2 godziny 20. Wow, pies! Już przestraszyłem go. 2 godziny 20 minut mi to zeszło, także macie odpowiedź, ile to może trwać. A zaraz wam powiem wszystko ze szczegółami. No i dobra, no i jesteśmy w domu. I teraz opowiem wam wszystko, co i jak, co się działo i tak dalej. A więc tak, miałem na liście napisane, że mam być tam na godzinę 8.00. No okej, okay. No i sobie przyszedłem do szkoły, tam gdzie była ta komisja wojskowa. Przyszedłem o 7.40, za 28 byłem jakoś. Tak, i polecam wam, ja byłem jako pierwszy i od razu za mną chłopak przyszedł, był drugi, ja byłem pierwszy. I tak, i polecam wam od razu na starcie przyjść jako pierwsi, jak najszybciej możecie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy ten gościu z wojska potem was zapisuje wszystkich, imię, nazwisko w kolejności, no i byłem na liście pierwszy. I co? I wszędzie mnie brali jako pierwszego. I dzięki temu w miarę się uwinęłem. Ogólnie mogę już wam powiedzieć na starcie, że ile to trwa. Ja przyszedłem, tak jak mówiłem, o tej 7.40, a wyszedłem o równo 10.00, tak. Czyli 2 godziny 20 minut mi to zajęło, w moim przypadku jako pierwsza osoba. Także jak ktoś przyjdzie ostatni, to nie wiem, ile to potrwa. Może z godzinkę dłużej, może nie, nie wiem. Może nawet więcej niż godzinkę dłużej. Ja przyszedłem jako pierwszy i to była moja zaleta w tym wszystkim. Oczywiście. I co dalej? A jeszcze przed tym pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba z dzwonkiem i napiszcie może w komentarzu wasze doznania, chłopacy, wasze doznania z tej komisji wojskowej, jak mieliście. No i tak. Co się działo po pierwsze? Przyszedłem
i kazał nam wojskowy usiąść na tak zwaną świetlicę. No to usiedliśmy, tutaj wam wstawiam zdjęcie, jak ta świetlica wyglądała. Siedziałem w pierwszej ławce i tutaj od razu wam zaznaczam, co trzeba przynieść taką komisję wojskową, bo niektórzy chłopacy tego zapominali. Chłopacy, i ogólnie była jedna, dwie kobiety, była jedna dziewczyna, jedna kobieta była na tej komisji lekarskiej. Także same chłopy, nie? No i co trzeba przynieść? Jeśli się uczycie, musicie mieć zaświadczenie ze szkoły, że nadal się uczycie. Jak jesteście w liceum, w technikum czy zawodówce, musicie mieć to zaświadczenie, że nadal się uczycie, bo bez tego chyba się nie da przejść tej komisji, bo oni tego wymagają. Potem jak ktoś nie miał, bo były takie przypadki, to mówili, że dzwonię do swojej szkoły i żeby na szybkości ci to wyrabiali i potem jeźdź do tej szkoły, przynieś ten papierek i przyjeźdź do nas. Tak to wyglądało, jak niektóre chłopaki tego nie miały. Lub jeśli ktoś skończył naukę, tak jak ja, to trzeba mieć dyplom. No dyplom z ukończenia szkoły, u mnie z liceum, swoje świadectwo maturalne i zaświadczenie ze szkoły lub jakiś dokument potwierdzający, w sensie jakaś umowa z uczelnią potwierdzająca, że tam się uczycie. Jak tego nie macie, no to po prostu musicie to mieć. Pamiętajcie to, ludziska, że trzeba takie papiery przynosić. I oczywiście dowód osobisty, tak? Trzeba mieć to ze sobą, to podstawa. I co? I co było po pierwsze? Po pierwsze wchodzi się na ewidencję wojskową, tak zwaną. Czyli przychodzisz do tego pokoju pierwszego, on był po prawo, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, on był po prawo pierwszy. I co? I tam oczywiście przed wami siadacie sobie do ławeczki, przed wami jest gościu z tej komisji i spisuje wasze dane wszystkie. Czyli szkoły, ile macie lat, wszystko z dowodu, te szkoły, imię waszego rodzeństwa, jeśli macie, imię waszej matki, ojca, imię, znaczy nazwisko rodowe matki. Czy byliście karani? Co tam jeszcze on? I to chyba tyle, tylko taka najpodstawowsze, najbardziej podstawowe informacje. Tak, u niego. No i co? I po tym wychodzicie z tego pierwszego pokoju i co drugi krok? Drugi krok to jest ankieta psychologa. Tak, jedzie do pokoju psychologa, nie jeden na jeden z nim jeszcze, tylko normalnie byli u mnie wszyscy, tam kilkanaście osób było w tym pokoju jednym razem z tą psycholożką. Dostaliśmy ankietę do wypełnienia i musieliśmy jej to oddać. I pamiętajcie tutaj, w tej ankiecie są bardzo takie poważne pytania, że na przykład miałeś myśli samobójcze, czy miałeś jakieś traumy, jak tak, to w związku z czym, czy byłeś karany, takie no mocne pytania dosyć. I ogólnie pamiętajcie, że ta ankieta nie jest anonimowa i później, pamiętacie to. I co później? Później wychodzicie z tego pokoju i czekacie, aż możecie do pani psycholog pójść, już porozmawiać jeden na jeden. Ona bierze waszą ankietę, analizuje i was zaprasza do pokoju. Do pokoju was zaprasza i jesteście jeden na jeden już z nią. Nikogo innego nie ma w tym pokoju. I ona ma swoją ankietę przed oczami i się pyta. Jak na przykład miałeś próby samobójcia, bo myśli samobójcze, to na ten temat rozmawiacie, albo jak miałeś jakieś traumy. Ja na przykład napisałem, że miałem traumy i napisałem, że nie chcę podawać powodu. Ona się zapytała, czemu nie chcesz podawać powodu. A ja powiedziałem, chodzi o takie traumy i powiedziałem, że pies mi zmarł, że mnie z pracy zwolniono, takie traumy. Także pamiętajcie, że ta ankieta nie jest anonimowa i po tej ankiecie ona was bierze jeden na jeden i z nią rozmawiacie. I ogólnie ona stwierdza, czy jesteście zdrowi psychicznie, czy też nie i wychodzicie, tak? I dobrze. Czyli mamy trzy kroki już spełnione tej komisji. Co później? Później poszedłem na świetlicę, poczekałem jakoś z 15 minut i teraz ta najgorętsza, najbardziej niepokojąca dla was pewnie część, panowie. Czwarty krok to jest zaproszenie was przez lekarkę do badania waszego ciała, tak? Znaczy badania waszego ciała. I jedziecie do przebierani w czterech. Tutaj udało mi się nagrać, jak ta przebierania wyglądała. To macie tutaj na przebitkach. Byliśmy w tym pokoju w przebierani w czterech, tylko odsłonięci takimi
jak się nazywa, płachtami jakby, wiecie, macie tutaj wszystko, widzicie jak to wyglądało. Byliśmy osłonięci, musieliśmy się rozebrać do samych bokserek, czyli zdejmujemy koszulkę, spodnie i nawet skarpety i kurtkę, wiadomo. I na samych bokserkach, czyli no niektórzy myślą, że to jest niekomfortowe. Ja powiem wam tak. Ja jak jeszcze swego czasu trenowałem boks, czy to inne jakieś sporty, jak my się z chłopakami szliśmy pod prysznic kąpać, na przykład nie wiem, cztery normalnie byliśmy przy sobie, bez żadnych żaluzji, to według dla mnie to było normalka, nie? Się kąpać normalnie chłopak przy chłopaku po treningu. To dla mnie to była to normalka, bo ja się tam niczego nie wstydziłem, bo tak jak mówiłem, ja jak trenowałem boks, to my się wszyscy przy sobie pod prysznicem myliśmy po treningu i dla nas wszystkich było normalne. I tak jest, no, i tak jest ogólnie. Normalnie gdzie się pójdzie do jakiegoś klubu bokserskiego po treningu, jak chcesz się kąpać, to przy wszystkich, inaczej się nie wykąpiesz, chyba że poczekasz, że wszyscy wyjdą z treningu, z szatni i się sam kąpiesz. Ale dla mnie to nie było krępujące. Dla kogoś to będzie krępujące, to co mogę powiedzieć, no ogólnie trzeba to jakoś przezwyciężyć, nie? I jeden minus to jest to, że właśnie potem was lekarka wzywa, po kolei idziecie i was lekarka wzywa, proszę na badanie i idziecie w samych gołych stopach. To dla mnie jest trochę głupie, bo no można na upartego by wziąć swoje, jak się nazywa, swoje klapki, bo trochę niehigieniczne według mnie chodzić na boso od tej przebierani do pokoju i być w pokoju cały czas na boso. Trochę też niekomfortowe, ale okej, okay, nie będę narzekał na to, bo dla mnie to było luźno, nie dla mnie to luźno, nawet bez tych skarpetek, dla mnie to było wszystko luźno. I co? I wchodzicie do pokoju, pierwsze co was lekarka sprawdza, to, czekajcie, co ona pierwszego pytała? Tak. Pierwsze co, to stajecie na wadze i was waży. Moja waga, jakby ktoś chciał wiedzieć, 75-700 było. Było na tej wadze, wykazało. I od razu wam mierzy, ile macie wzrostu. Mój wzrost, bez butów, bez niczego, normalnie, ja sam mam, zgadnijcie ile, 1,78 m. Tak, tyle mam wzrostu, w butach mam 1,81 m. No szkoda, że nie mam 1,80 m, ale też nie jest najgorzej i jest ok. Później co? Później siadacie i mierzy wam ciśnienie. Ja miałem ok ciśnienie. I później, co później? Później idziecie, stajecie trochę w odległości i sprawdza wam wzrok. Tablica, numerki, czytacie. I sprawdza wam wzrok. Mój wzrok był idealo, perfekt, na niczym się nie wywaliłem, wszystko powiedziałem. I co po tym? I jeszcze po tym jest drugie badanie wzroku u drugiego lekarza. Po prostu miałem tutaj na biurku książkę z tymi numerkami, cyframi, znaczy się, takimi kolorowymi, wiecie o co chodzi, takie kolorowe, kolor macie pomarańczowy i w tym kolorze siódemka o kolorze fioletowym i musicie im mu to powiedzieć. Ja powiedziałem wszystko dobrze, czyli wzrok perfekt. I co później? Później ten sam lekarz, stajecie wyprostowani, on was ogląda, pyta was się po pierwsze, czy macie tatuaże. Ja nie mam i nie chcę mieć nigdy, czy ja nie mam dziar. I co? I sprawdza... Przepraszam za Messengera. No i co? Ja nie miałem dziar, tak? I co? I później stajecie i sprawdza wam kręgosłup, czy macie prosty. Mój był prosty. I co on jeszcze wam może... Ogólnie patrzy wam na ciało, jak wygląda, czy nie macie żadnych defektów. Ja nie miałem, więc powiedział, jesteś zdrowy chłopie. I tyle. I to było całe badanie u lekarza. Potem przychodzicie i zapytał się, czy chce służyć w wojsku. Ja powiedziałem, że mogę. Czemu nie? Czyli już zobaczył, że się do tego nadaje zdrowotnie. I potem idziecie od tego lekarza się przebierać normalnie swoje ciuchy. Wychodzicie i ostatnim punktem chyba... Czekaj, czwarty, tak. O, co ja pokazałem. Piąty punkt, ostatni. Czekacie, aż was wezwie zastępca kierownika Wojskowego Centrum Rekrutacji
na podsumowanie tego waszego całego przebiegu badań. I czekałem jakoś 10 minut i ona mi wezwała. I co? I tam przez chwileczkę to trwało niedługo. Powiedziała mi, że panu, no i wszystko ok. I panu zostaje przydzielona grupa jaka? Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonkiem, a przyznaje mi grupę, grupę A. Czyli najlepsza z najlepszych, the best of the best. I co? Daję wam ten kwitek, że jesteście grupa A, że tego i tego dnia przeszliście badanie, komisję wojskową. I to tyle, tak? I to wszystko. I wyszedłem o godzinie 10 już ze szkoły, wolnym byłem człowiekiem. O 10 godzinie, czyli zajęło to 2 godziny, 20 minut wszystko. I ogólnie co? To by było w sumie na tyle. Pamiętajcie, jeśli macie jakieś pytania odnośnie jeszcze tej komisji, piszcie w komentarzu, ja postaram wam się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że wam pomogłem też, że was trochę chłopaki odstresowałem przed tym, jak wy będziecie jeśli na tą komisję wojskową. Mam nadzieję, że byjecie tam na luzaku, bo ja na luzaku tam poszedłem, niczego się nie bałem. A jeśli ktoś się boi tego badania lekarskiego, to nie ma co, nie ma co.